Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym weekly vlogu. To jest już 8 weekly vlog z Edynburga. Nie mogę w to uwierzyć, że ten vlog zamyka moje prawie 2 miesiące tutaj. Ale mniejsza. Słuchajcie, mam dla was fajną wiadomość na sam początek, bo motywem przewodnim tego tygodnia będzie tydzień Zero Waste. Wpadłam na to wczoraj rano. Jestem totalnie nieprzygotowana, ale jako, że kwestia ekologii i środowiska jest dla mnie bardzo ważna, czułam ostatnio, że odkładam pewne zmiany na później, a nie ma na to czasu. Naszej planety na to nie stać, więc ja postanowiłam podjąć wyzwanie tygodniowe Zero Waste i postaram się nie wygenerować żadnych śmieci. Takich, które jakby powstaną w tym tygodniu, tak? Nie mówię o rzeczach, które już mam, które już kupiłam i których używam, tylko nie przyłożę moimi zakupami ręki do tego, żeby te śmieci produkować. I tutaj zaczynają się schody, słuchajcie. Po pierwsze, skończył mi się dezodorant, a po drugie, skończyły mi się witaminy. Więc postaram się znaleźć ekowersję tych rzeczy. I mam nadzieję, że mi potowarzyszycie. Jest to też bardzo ciekawy tydzień, dlatego że nagrywam dzisiaj bardzo fajne, dzisiaj w środę, bardzo fajny projekt i dam wam znać. Muszę się zastanowić, czy chcę o nim mówić. Natomiast myślę, że to może być spore wyzwanie. Tutaj ktoś się dzieje pod moim oknem, więc się stresowałam. Nieważne, słuchajcie, odsunę się może kawałek. Zapraszam was do tygodnia ze mną i trzymajcie kciuki, żeby mi się udało. Teraz idę do szkoły. Po szkole lecę prosto do miasta, do restauracji i zobaczcie, co tam się będzie działo. Słuchajcie, Zero Waste, krok pierwszy, bilet elektroniczny. Kochani, jadę na nagranie, jestem mega podekscytowana, jest przyjemna. Słuchajcie, mamy tutaj behind the scenes naszego projektu. To jest Roxana, którą możecie kojarzyć i efekty już niedługo. Ten sklep jest rajem. Po pierwsze chciałabym taką, jest lampa chyba solna i w ogóle właśnie wkręcić się w te olejki. Natomiast tutaj po prostu jest wszystko. Zobaczcie, ile to ma poziomów. Jest pięknie. Pierwszy kryzys Zero Waste rozwiązany. Zrobiłam dezodorant z oleju kokosowego i sody oczyszczonej dzięki waszym rekomendacjom z komentarzy pod jednym z moich postów na Instagramie. Nie mam żadnego olejku eterycznego do tego, ale myślę, że nie będzie problemu, chociaż mam mój jaśminowy olejek, to może doleję kilka kropli i będzie przepięknie. Mój dzisiejszy Zero Waste'owy fail i dylemat jest taki, że dostałyśmy pizzę na wynos, której nie skończyłyśmy i muszę znaleźć miejsce, które recyklinguje kartony, także przemyślę to i postaram się nie wygenerować śmieci. Plus jest taki, że to jest całkowicie papierowe. Także dam wam znać, czy wiem, gdzie to oddać. Nie ma jak resztki. Słuchajcie, kawałek pizzy tej z bakłażanem, ale w sumie nie pokazywałam wam jej chyba wcześniej. Zaraz wam wyjaśnię, o co chodzi. Do tego zielenina, trochę pomidora, żeby oszukać, że niby zdrowe. Wczorajsze grillowane bataty i domowy ketchup. Byłam dzisiaj w dwóch knajpkach, robiąc pewien sekretny projekt, więc nie pokazywałam wam tak do końca, co jemy, bo szykuje się bardzo, bardzo, bardzo fajny film. Tak jak się spodziewałam, obudziłam się dzisiaj w najlepszej formie, więc woda z cytryną na ratunek. Dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Naleśnika, więc przygotowałam sobie naleśniki gryczane czekoladowe z aquafabą, pieczonego banana, mus z owoców leśnych z dodatkiem masła orzechowego i orzechy. Także zaraz będę tworzyć sobie piękne mini pankejki. Powiem wam, są chyba najlepsze naleśniki, jakie w życiu zrobiłam. Staram się napisać wam przepis. Słuchajcie, dzisiaj cały dzień w piżamie, jest 14:30, właśnie się przebrałam. Czułam, że się rozkładam, czułam się przeziębiona, stwierdziłam, że zostanę w domu. Napisałam 2 raporty, zabieram się za obiad, będę pisać jeszcze licencjat, będę dużo przerabiała zdjęć i czuję się coraz lepiej. Warto zostać w domu, jak czujecie się średnio, jeszcze lało cały dzień, więc ja już wracam do żywych. A nie mogłam spać, słuchajcie, dzisiaj. Znowu. I robiłam ciasto naleśnikowe w nocy. Zapowiadany obiad w stylu Zero Waste. Z
Słuchajcie, mam tak. Pizzę z wczoraj z zieleniną i pomidorkami. Ugotowaną kukurydzę i pora, którego wzięłam od mojej właścicielki domu, bo powiedziała, że jej się zepsuje, także pełen tutaj recycling. No może nie do końca. Słuchajcie, uratowałam oklapniętą akwafabę z pieniaczem do mleka i mam mus. Wróciłam do domu i oczywiście co? Znowu jedzenie. Czyli sałatka klasyczna, którą mogliście podziwiać w zeszłym tygodniu z dodatkami, które były pod ręką. Kochani, jest ze mną Roxana. Przyszło słońce po raz pierwszy dzisiaj, a my robimy sekretny projekt. I jeszcze nie zdradziłam, co to jest, więc zaraz podobam, jeżeli ze mną Roxana, możecie domyśleć, z czym to może być. Backstage, proszę Państwa. Roxana. Słuchajcie, backstage numer 2 na dzisiaj. Szykuje się naprawdę ekstra projekt i Roxana robi świetną robotę. Ja muszę zrobić mały sneak peek, bo to jest po prostu zbyt piękne, a my robimy zdjęcia zamiast jeść. Behind the scenes, odcinek 3. Niestety nie mogłam się oprzeć i muszę wam pokazać, co tu się dzieje. Spoiler. Kochani, wracam do domu po dniu jedzenia i nagrywania. I czeka na mnie paczka. Będę testować te niesamowite produkty. Słuchajcie, są to rzeczy z butiku Sobio i mam tutaj dezodorant, mam tutaj maseczki w płachcie, mam tutaj szampon, dalej mikstura do latte kurkumowego, super sprawa. Jeszcze nawet wszystkiego nie zdążyłam przejrzeć, ale tutaj mamy serum, tutaj mam jakiś płyn do mycia, następnie mam masło do ciała, tutaj masło do ust, coś niesamowitego, czyli naturalne perfumy. Tutaj mam takie mini wersje, zaraz będę to jeszcze odpakowywać może przy Was. O, wow, ekstra amaretto. Ale super. I to jest coś niesamowitego, co będę testować. Dajcie znać, czy ktoś z Was zna, czyli roller do twarzy. Czy on nie jest przepiękny? Wygląda normalnie jak biżuteria. Dziękuję. Zostawię Wam jakiegoś linka do tych rzeczy. Po prostu jestem zachwycona. Cześć kochani, przepraszam Was za moją dzisiejszą nieobecność, ale miałam cały dzień pracy nad sekretnym projektem. Wróciłam do domu autentycznie położyć się. I właśnie byłam na zajęciach baczaty i było superancko, ale jestem po prostu padnięta. Więc obiecuję, że odezwę się do Was jutro i jutro jest super zero waste'owy dzień, więc powinno być ciekawie. Dobranoc. Pierwsze prawdziwe gotowane śniadanie od wielu dni, czyli komosa z ukochanymi dodatkami. Kochani, mój ostatni posiłek z resztek to sałatka jarmużowa z awokado z burakiem, z moim klasycznym dressingiem i kotlety, które zrobiłam w weekend. Teraz lodówka jest pusta, dlatego idziemy na zakupy spożywcze. Słuchajcie, zbliżamy się do najwspanialszego miejsca. Widzicie to? Maszyna do masła. Chciałam zrobić z Wami mały check-in, słuchajcie, bo wyszłam właśnie z jogi i miałam iść dzisiaj na 3 godziny darmowej salsy na różnych poziomach i nie jestem w stanie. Po prostu moje ciało jest dosyć obolałe dzisiaj. Wink, wink. I autentycznie bardzo dużym wyzwaniem były dla mnie te zajęcia jogi. Stwierdziłam, że muszę odpocząć. Moje ciało nie jest w stanie dzisiaj robić więcej. I chciałam poświęcić tę chwilę na taką refleksję, że czasem stawiamy sobie wyzwania i musimy pogodzić się z tym, że to nie jest dzień na to i mimo, że chcemy przełamać to, osiągać jakieś cele, to czasami nie warto. I warto słuchać naszego ciała, odpocząć. Zakupy Zero Waste numer 2. Słuchajcie, real food. Biorę sobie trochę warzyw i owoców. Wybaczcie ten tragiczny cień, ale takie mam światło. To jest mój zero waste'owy haul. Tutaj mam warzywa na gulasz, który planuję zrobić, oraz cieciorkę sypką. Kupiłam też trochę owoców, testuję różne jabłka i różne pomarańczki. I trochę warzyw takich randomowych, które wydaje mi się, że mi się przydadzą. Oraz
w lodówce czeka na mnie domowe mleko migdałowe, które kupiłam do własnego słoika. Pół godziny później stworzyłam coś wspaniałego. Słuchajcie, jest to makaron z edamame, z sosem serowym na bazie orzechów nerkowca, z brokułem, z prażonymi migdałami, pietruszką i porem podsmażonym z gałką muszkatołową. Raj! Pomyślałam, kochani, że zrobię mały Zero Waste Update, bo zupełnie o tym zapomniałam, a teraz już jest wieczór i ja jestem gotowa do spania. Ale pierwszy sklep, czyli Eco Larder, był ekstra. Też znam właścicieli, bo byłam na takich dwóch spotkaniach tutaj o rozwoju zrównoważonym i właśnie był ten właściciel. Rozpoznał mnie, to było słodkie. I jest super, jeżeli chodzi o kaszę, właśnie jakieś różne płatki. Mają te maszyny do masła orzechowego, no genialna sprawa. Natomiast nie rozstali dostawy teraz warzyw i owoców, więc prawie niczego tam nie kupiłam. Dosłownie pięć rzeczy na krzyż. I dobra wiadomość jest taka, że mają domowe mleko migdałowe, które sobie kupiłam, bo to był mój największy stres, bo robię ten tydzień Zero Waste i w przyszłości raczej nie... W najbliższej przyszłości raczej nie będę robiła swojego mleka roślinnego, ale w tym tygodniu nie chciałam ustąpić, także mleko domowe migdałowe jest zakupione. Natomiast potem poszłam do drugiego sklepu, czyli do Real Foods i tam ceny były strasznie wysokie, ale i tak kupiłam po prostu wszystkie warzywa, jakie mi się spodobały, bo stwierdziłam, że w tym tygodniu to na pewno zrobię, plus w ogóle warto w taki sposób inwestować kasę. Natomiast mam się bardzo dumna, bo nie uległam dwóm pokusom. Pierwsza z nich to były próbki suplementów, które były w saszetkach plastikowych, a druga to były mieszanki sałat, które też były pakowane. Ewentualnie burak, który był pakowany. Także udało mi się, przezwyciężyłam to i jestem z siebie bardzo dumna. Obiad mój był tak boski, że po prostu musicie zrobić ten przepis. Zresztą na Instagramie w highlightsach to zobaczycie. A teraz zaraz mi się skończy bateria, więc ja idę spać i widzimy się jutro. Pa! Usunęłam coś z karty, więc jeszcze się do Was odezwę. Jest chwila po 11. Ja zaraz idę spać, ale jeszcze sobie poczytam i chciałam powiedzieć, że nagrałam dla Was dwa podcasty po angielsku. Kto się cieszy, ten niech zostawi komentarz, bo jestem bardzo ciekawa Waszej reakcji. Dzień dobry wszystkim. Mamy piątek. Wspaniały dzień. Mam ostatnio bardzo dobry humor, także cieszę się. O, jeszcze odsłonię. Boże, jest tak jasno. Idę na śniadanie z moją przyjaciółką, Vanessą. Idziemy do miejsca, które się nazywa Broken. Słyną z płatków owsianych, ale jako że ja robię owsiankę u siebie, to zjem sobie u nich jakiegoś jogurtowego bowla. Jak wiecie, uwielbiam takie śniadanie, znaczy może nie wiecie. Jeżeli idę do jakiejś knajpy na śniadanie, to jeżeli mają granolę domową z jogurtem, to ja jestem najszczęśliwszą osobą na ziemi. Także idziemy, biorę też laptopa, bo chyba tam zostanę i popracuję na kompie, bo mam sporo rzeczy dzisiaj i nie chcę mi siedzieć w domu, jak już wychodzę, a wieczorem się widzę z moją kolegą na jakiegoś drinka, także będzie fajny piątek, ale w międzyczasie, zanim do tego dojdzie, chciałabym właśnie trochę coś porobić, produktywnego oczywiście. Także jest godzina, słuchajcie, 9:30, ja się zabijam. Miałam zostać w kafejce i pouczyć się i popracować, ale zgłodniałam, więc wyszłam, zrobiłam jabłko i do domu robić obiad. News jest taki, że mój kolega odwołał dzisiejsze wieczorne spotkanie, więc nie mam dzisiaj planów i jest przeciwaczy, nie jest przeciwaczy, ale jest miło dość, tylko nie fakt, że za bardzo. Kochani, byłam bardzo mądra przed wyjściem, zrobiłam marynatę z tymianku, oregano i ziół prowansalskich, oliwy z oliwek, soli i pieprzu. Mam tutaj bakłażana, pomidora i paprykę eko i będę to grillowała na mój lunch. Zrobiłam sobie takiego bowla i mam nadzieję, że jest pyszny. Dam Wam znać. Mały komentarz. Zmieszałam wszystko, dodałam tahini, sos sojowy i jest bomba. Przez to, że dużo osób myśli, że pokazuję wszystko, co jem, to czuję potrzebę, żeby pokazywać, kiedy dokładam sobie trzy razy tyle, co było na początku. Powiem Wam, że porządny obiad to podstawa. Zalam ten obiad o jakiejś 15:30, może 16:00. Jest godzina 20:30 i nie mam ochoty na nic, ale zjem sobie trochę owoców, bo
zjadam strasznie dużo takich słonych, ziarnistych rzeczy. Jak zjem za dużo właśnie ryżu czy kaszy, to potem mam ochotę na takie lekkie rzeczy. W każdym razie to w ogóle jest nieistotne. Będę testowała pomarańcze z supermarketu z pomarańczą z ekosklepu, znaczy mandarynki. I dam wam znać, co sądzę. I postaram się pochillować, bo spędziłam ostatnie 4 godziny na pisaniu licencjatu, czego wam nie pokazywałam, bo to było nieciekawe. A teraz obejrzę sobie film. Szalony piątek, nie powiem. Tak to uroczo wygląda, a tutaj mam bardzo ciepłą wodę z cytryną. To jest ta z supermarketu, pewnie nikogo to nie dziwi, jest po prostu wściekle kolorowa, a ta niepozorna blada jest z bio sklepu. I gruszka do tego. Dzień dobry! Proszę Państwa, oto lunch. Chciałam uniknąć talerza, więc mam takie coś. So good. Kochani, wracam właśnie do domu z kawy, której w ogóle nie nagrałam. Wcześniej byłam na evencie poświęconemu zrównoważonemu rozwojowi, a szczególnie konkretnie Circular Economy, który był bardzo ciekawy. Co prawda nie poszliśmy na warsztaty, bo po prostu były nudne, ale to dłuższa historia. W każdym razie zaraz się wyładuje bateria, znaczy karta. Jest tak pięknie, że musicie to zobaczyć. Jeszcze wam nie pokazywałam, jakie są tutaj piękne krokusiki i inne kwiatki zasadzone. No jest po prostu cudnie w Edynburgu. Naprawdę. Kochani, mały Zero Waste Update. Trochę mam tutaj uchylone okno, mam nadzieję, że tego za bardzo nie słychać. Też mi się wyładowuje bateria, ale przechodzę do rzeczy. Byłam dzisiaj na czymś, co się nazywało Sustainability Action Summit, organizowany przez różne uniwersytety w Szkocji, o tym, co można zmienić, aby świat rozwijał się w zrównoważony sposób i jak zatrzymać zmiany klimatu. Główna myśl przewodnia to była circular economy, czyli co sprawić, żeby ekonomia i jakby gospodarka nie działała w sposób linearny, tak? Czyli od naturalnego surowca do śmiecia, tylko żeby to było takie koło, że wszystko co robimy jakby ponownie zostaje wykorzystane, także bardzo fajne wykłady, bardzo ciekawe rzeczy. Był też warsztat, który był trochę nudny, bo mieliśmy robić jakby takie, Boże, jak to się nazywa, dywaniki z takich długich kawałków materiału. To było fajne, bo trzeba było tak pociąć t-shirt, żeby wyszedł taki bardzo długi sznurek, ale potem już nam się nie chciało robić tych dywanów. Może się kiedyś tego nauczę. Moja przyjaciółka potem to umie, potem w Estonii to jest w ogóle standard, że robią takie ornamenty. Natomiast potem byłam na kawie i jest przepięknie, wróciłam pierwsza do domu i za chwilę będę miała live'a. W każdym razie bardzo się cieszę, że właśnie ten event był w tym tygodniu, bo to jest mój tydzień Zero Waste. W każdym razie weszłam do takiego sklepu Zero Waste i właśnie pytałam, słuchajcie, o, czy nie tyle Zero Waste, jakiego ekosklepu. Pytałam właśnie o sałaty, mam duży problem z sałatami, ale to może jeszcze jutro wam podsumuję. W każdym razie byłam też w Tesco i po prostu kupiłam parę rzeczy bez opakowania, bo chciałam dojrzałe awokado, chciałam batata i kupiłam też banany, żebym... Zawsze kupuję banany po to, żeby mi dojrzewały, bo lubię bardzo dojrzałe banany, bardzo słodkie do mojej owsianki. Także zrobiłam zakupy, słuchajcie, w sklepie Zero Waste, w sklepie Eco i w normalnym supermarkecie. Może to jakoś podsumuję, ale generalnie sklep Zero Waste jest całkiem korzystny, ale nie ma zbyt wiele dużego wyboru. Sklep Eco jest mega drogi. No a niestety, jeżeli chodzi o supermarket, to jest tanio, ale na pewno nie jest to od lokalnych dostawców i nie jest to może z etycznych źródeł dobrze opłacalnych. Także to jest też taki duży dylemat. Natomiast na pewno chcę jak najwięcej kupować w sklepach Zero Waste, bo uważam, że to jest wtedy całkiem dobry punkt cenowy, a jednocześnie oczywiście wspieramy lokalnych dostawców, także będę na pewno to kontynuowała, mimo że jest dopiero sobota, jeszcze jutro wszystko się może zmienić, ale na pewno nie umiem chyba wrócić już do starych nawyków zakupowych, z czego jestem bardzo zadowolona, natomiast może to być... Może się okazać to być większym wyzwaniem niż myślałam, jak wrócę do Polski, zobaczymy, ale na pewno nie kupię więcej nic w plastikowym opakowaniu, jeżeli będę miała alternatywę. I też takie podejście powstrzymało mnie przed wieloma zakupami, z czego jestem bardzo zadowolona. Także polecam każdemu, naprawdę. Naprawdę, polecam każdemu i po prostu mniej się kupuje, bardziej rozważnie. Jutro wam pokażę, jakie śmieci
wygenerowałam z tych rzeczy, które kupiłam w tym tygodniu oczywiście, bo nie ukrywam, że używam też resztek z mojej lodówki, które były pakowane w plastik, ale tak jak mówię, tego nie wliczałam, tylko mówię o rzeczach, które kupiłam i wygenerowałam z tych zakupów z tego tygodnia. No, mamy godzinę 15 po 5, za 15 minut mam z Wami live'a, bo dzisiaj nie mogłam w ciągu dnia, także robię to później i czeka mnie raczej chillowy wieczór, także cieszę się bardzo, bo wstanie o 8 i wyjście z domu o 9 w sobotę to nie jest fajna rzecz. Bowl na dziś to resztki z wczoraj z grillowaną cieciorką, pieczony batat, awokado i blanszowana kapusta, która jest prawdopodobnie za twarda. I do tego przyprawy i orzechy. Małe sprawozdanie z szalonej soboty. Oglądałam ze współlokatorką serial You po obiedzie, wieczorkiem. A potem zamiast na przykład poczytać i spać, to stwierdziłam, że trzeba wykorzystać produktywnie sobotę. I zrobiłam gulasz na cały tydzień. Szykowałam sobie ziemniaki do grillowania na jutro. Zrobiłam hummus. I jestem z siebie bardzo dumna, ale jestem bardzo zmęczona, więc idę spać. Od dawna prosiliście mnie o wersję bezglutenową mojej szarlotki, więc postanowiłam podjąć wyzwanie. Mam tutaj mieszankę brązowego cukru, płatków owsianych, wierzcie, bezglutenowe i mąki gryczanej po 100 ml, jakby tak, bo mierzyłam w takich miarkach mililitrowych każda. I tutaj mam 3 małe jabłka starte z cynamonem. Będę układała 1/3 masy na spód, połowa jabłek, 1/3 masy dalej, połowa jabłek, 1/3 masy, znaczy tej sypkiej mieszanki i olej kokosowy, natomiast tutaj jeszcze jest soda oczyszczona. Nazywajcie mnie jak chcecie, ja mówię na to wife material. Może nie jest to klasyczny niedzielny obiad, ale jest to moja wariacja, czyli grillowane przez chyba 2 godziny ziemniaki, brokuł z bułeczką, marchewka z jabłkiem i hummus bez blendera. To jest grat. A tutaj Mimi Icon. 20 minut później tak wygląda świat. Zrozumieć Szkocję. Proszę Państwa, studzi się, pachnie pięknie i jest chrupiąca. Ważne w tej szarlotce jest to, żeby poczekać, aż wystygnie, bo inaczej nie będzie chrupiąca. Jestem, Boże, jak wygląda. Jestem jednocześnie zwycięzcą biegowym i zero waste'ową porażką. Jest niedziela, poddałam się trochę, poszłam po mleko. Zaraz Wam to wyjaśnię. Tylko pozwólcie, że się rozbiorę, nałożę sobie maseczkę i zrobię dla Was podsumowanie. Będę robić jedną z maseczek, które dostałam od Sobio i słuchajcie, nie wiem, tu jedna jest anti-aging i nawilżenie, druga jest witamina C i rewitalizacja, chyba wezmę sobie to. Nie czuję się, że potrzebuję anti-aging dzisiaj i to jest naturalne, jest tutaj na zwierzętach, wegański skład, próbujemy. Wyglądam tak przerażająco, że oszczędzę Wam tej twarzy i odezwę się później. Jak ktoś to się uśmiechał, ale się nie da. Pozwólcie, że najpierw pokażę Wam moje śmieciowe podsumowanie, czyli tak. Pizza, którą dostałyśmy, bo jej nie zjadłyśmy, dają ją w kartonie. Karton zrecyklinguję, to było w poniedziałek. Następnie w środę dostałam od Pumpkin Brown, gdzie byłyśmy na smoothie bowlach, shota na odporność. Mogłam go nie brać, a jednak wzięłam, więc to jest z recyklingu, to jest vegware. I to się kompostuje całkowicie, ale też trzeba to dobrze skompostować. Tutaj najnowsza rzecz, którą otworzyłam, czyli maska. Zobaczymy, czy to jest coś napisane o recyklingu, nie. I dzisiejsze mleko. Okej. Tadam! Oto ja i moja zrewitalizowana twarz, moi drodzy. Co ja teraz zrobię z tym śmieciem? Oto ostatni śmieć w tym tygodniu, mam nadzieję, czyli moja maseczka. I słuchajcie, chciałam zrobić takie mikro podsumowanie zero waste'owe. To, co widzieliście, to są moje śmieci z tego tygodnia, do których się przyczyniłam świadomie w tym tygodniu. Oprócz tego oczywiście możecie też powiedzieć, że ta paczka, którą dostałam i te kosmetyki, to totalnie się mija z celem, ale tak jak mówię, to było poza mną, jakby to nie było w ramach mojego postanowienia. Ale bardzo się cieszę, że tego dokonałam. Uważam, że poszło mi super i była to ogromna lekcja. Na pewno inaczej patrzę teraz na zakupy.
na pewno nie kupię niczego w opakowaniu typu warzywa, owoce, nawet jeżeli będzie tańsze. I będę się bardzo zastanawiać, kupując kosmetyki, tak żeby one były w opakowaniach metalowych lub szklanych, a najlepiej w żadnych, czyli na przykład szampon w kostce, dajcie znać, jeżeli używacie. Postaram się robić sama mleka roślinne, bo to jest dramat. I na pewno nie będę nigdy kupowała sałaty paczkowanej. Bardzo ciężko jest kupić sałatę luzem tutaj. Byłam wczoraj w sklepie Eko, nie było żadnej sałaty luzem. Mówię nawet o główce sałaty. Oczywiście nie wspominając o sałacie, która jest już wymieszana, poszatkowana. To jest dla leniwych, dla mnie idealna, kocham ją, ale nie będę jej kupowała. Tak samo jarmuż też nie mogłam znaleźć. W Polsce myślę, że jest pod tym względem o wiele lepiej. No a w supermarketach to w ogóle nie ma takiej opcji. Także powiem Wam, że te rzeczy, które udało mi się, niestety, które zebrałam jako śmieci, postaram się zrecyklingować, bo to jest też duży problem. Lepiej nie korzystać z opakowań, nawet tych, które są do recyklingu, kompostowalne, bo na przykład w Wielkiej Brytanii są tylko dwa miejsca w całej Wielkiej Brytanii, które utylizują tego rodzaju śmieci. Czyli jeżeli macie taki kubek z odzysku, który można idealnie przetworzyć po raz kolejny, to są tylko dwa miejsca, w których można je przetworzyć, więc tak naprawdę już lepiej wziąć papierowy kubek, bo on wtedy prędzej trafi do recyklingu. Często wrzucamy, nie, ludzie kupują właśnie jakieś takie biodegradowalne rzeczy, a finalnie wrzucamy do normalnego śmietnika, i to jest po prostu bez sensu. To na pewno w ramach moich przemyśleń. Mam nadzieję, że Was to w jakiś sposób zainspirowało. Nikt nie każe nikomu być zero waste jako zero śmieci, tylko zero waste jako bez marnowania, albo po prostu less waste, czyli mniej marnowania i mniej śmiecenia. Ja staram się tak żyć, postaram się tak żyć. Była to niesamowita zabawa, też mi to dało wiele takich momentów refleksji, właśnie kiedy sobie odmawiałam pewnych rzeczy, ale to już Wam wcześniej mówiłam. Dużą rzeczą u mnie jest kwestia właśnie ewidentnie sałat oraz mleka roślinnego. W przypadku orzechów i kasz naprawdę jest tyle miejsc, gdzie można to kupić na wagę. Na pewno tutaj w Edynburgu i to będę robić na 100%. Duża rzecz, która jest dla mnie też takim wyrzeczeniem, to jest na pewno kwestia buraków, bo uwielbiam buraki. I też tahini i masło orzechowe. Masło orzechowe tutaj fajnie mamy w sklepie, jak widzicie, ten automat, natomiast tahini będę musiała robić sama. Także to na pewno są rzeczy, które są czasochłonne, dlatego ja wiem, że mi to zajęło wiele miesięcy, żeby się w ogóle powoli do tego przekonywać, ale jestem z tego bardzo dumna i teraz na pewno będę przywiązywała większą wagę do tego, jak kupuję. Jeżeli macie problem z tym na przykład, że uważacie, że słoik też nie jest super eko, bo też szkło trzeba dobrze zrecyklingować, pamiętajcie, że słoiki są bardzo przydatne, bo im więcej też robicie, wiecie, zero waste'owych rzeczy, tym więcej przygotowujecie sami na przykład pomidorów, czy musów jabłkowych, czy dżemów, czy właśnie tahini masła orzechowego i te słoiki zawsze się przydadzą, też na zakupy się przydadzą. No, także ja już tutaj będę kończyć, moi drodzy. Może Wam jeszcze na koniec pokażę tylko klip mojego jabłecznika, bo już tam stoi, nie widać go co prawda, ale wystygł, więc mogę się do niego zabrać, aż mi ślinka cieknie, marzyłam o tym. Przyszły tydzień będzie nowym tygodniem, z nowymi wyzwaniami, będzie to tydzień pielęgnacji i tydzień burgerów. Cokolwiek to ma oznaczać, dowiecie się już w kolejnym weekly vlogu, także dziękuję Wam za to, że byliście ze mną w tym tygodniu, było mi bardzo miło i, bo już jestem taka formalna czasami, bardzo, bardzo, bardzo to doceniam i czekam na Wasze opinie i komentarze u dołu. Na razie, pa! Ciasto prezentuje się w ten sposób. Mała refleksja na temat ciasta, jest bardzo pyszne, słodziutkie, chrupiące, aczkolwiek no nie jest aż tak chrupiące jak wersja z kaszą manną. Oczywiście napiszę Wam przepis na ekranie. Co ja gadam? Przecież już macie przepis. Ale postaram się go jeszcze ulepszyć. Ale próbujcie, jest pycha.